Every Christmas, baby, reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Dzień dobry, moi kochani. Witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale. Oczywiście witamy się razem z Edwardem. O, nie, ta pomadka mu się podoba. Fajna. Tylko tego nie zjedz, dobra? Słuchajcie, witamy się z wami w kolejnym vlogmasie. Edward ma już rok. Wczoraj były Edzie urodzinki. I dzisiaj mamy kolejny urodzinowy dzień tak naprawdę, ponieważ dzisiaj przyjeżdża do nas moja przyjaciółka z moją krzyśnicą, potem Zola z Borysem. Ogólnie mieliśmy dzisiaj jechać do mojej babci i miały dzisiaj być drugie urodzinki. Ale niestety połowa mojej rodziny jest chora, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy oczywiście ryzykować i zostaniemy dzisiaj w domu. A Olga z Nikolą, które miały przyjechać właśnie do... O, tego nie wiem. To jest za droga sprawa. Co, Edziu, ja mam inną propozycję. Zrobimy tak. To zabierzemy, bo to nie ma co. To jest dla ciebie za dużo tej atrakcji. A Olga z Nikolą, które miały przyjechać do mojej babci, po prostu przyjadą dzisiaj do nas. No i dzisiaj też, moi drodzy, ubieramy choinkę. Może ubierzemy wszyscy razem z Zolą i Borysem. Dzisiaj też chciałabym udekorować już tak do końca nasz dom. Malowanie się z Edwardem na kolanach to generalnie jest bardzo szalony pomysł. Ale zrobimy to razem, tak? Tylko nie wyrzucaj wszystkiego, dobrze? A szczególnie takich drogich paletek. Znaczy, ja mi się bardzo podoba. On po prostu wyciąga wszystko z kosmetyczki i wyciąga wszystko, co jest tutaj na mojej toaletce i to wyrzuca. I ma naprawdę super zabawę. Gorzej dla mnie i dla moich kosmetyków. Ale, kochani, przed nami super dzień. Także mam nadzieję, że spędzicie go z nami i zapraszamy was do oglądania. Edziulek poszedł właśnie na drzemkę, także ja zaraz zajmę się domem i montażem filmu z wczoraj, ale słuchajcie, dużo z was pytało o te dekoracje, które mam tutaj na stole. I teraz tak, te domki to są domki z zeszłego roku i nie mam pojęcia, gdzie je kupiłam, szczerze, naprawdę nie pamiętam, są piękne. Na pewno nie wydałam na nie majątku, bo ja nie lubię na takie rzeczy wydawać majątku. Ale wydaje mi się, że one są z jakiejś sieciówki, chyba z jakiegoś Sinsaya. Nie wiem, no ciężko powiedzieć, ale macie takich domków teraz naprawdę dużo wszędzie, także myślę, że można znaleźć coś podobnego. A grzybki, to tak jak wam mówiłam na poprzednim vlogu, one są z Zary Home. Te grzybki były w naprawdę spoko cenie, bo chyba ten kosztował 49, a tamten 59 jakoś tak. I miały już w środku baterię, także bardzo spoko. Pięknie to, słuchajcie, wygląda, strasznie mi się podoba. Life is a winding road. Kolejne prezenty. Afryka nowa. O, wow! Co, kto mi podróż? Nie zabraknie. Na prezenty, co? Jeszcze? Jeszcze. O Boże, ale takie super! Takie zabawanie widziałam, masz do wody. Trzecia. To jest takie do przelewania. On uwielbia zabawki do wody, bo kocha się kąpać. Super, dziękujemy ciociu bardzo. I Nikolciu też dziękujemy. Jej! Może stać. No, ciocia nie jest jakaś fenomenalna, jeżeli chodzi o krojenie. Idziemy z Nikolą szukać kotków. Gdzie te kotki się ukryły? Będzie tu? Nie, bo mnie dawno polubił. No już cię bardzo polubił, on cię zna, odkąd byłaś malutka. Za mną ciągle chodzi. Chodzi za tobą ciągle? No. No tak. Jeśli śpi, to nie chodzi, tylko... O, a czemu ma takie wielkie... Tutaj, takie wielkie? Tutaj ma tutaj po prostu grzbiet i ma tutaj więcej sierści, wiesz? A śpika to jest dzika? No, troszkę jest dzika. Zobacz, jak on się cieszy. Piłeczkę ma tu jedną. Piłeczkę? Tylko uważaj, skarby, żebyś nie zleciała. O, i zobacz, zahaczyłeś, Nikolę. Już.
mnie lubi, lubi mnie zaczepiać. Lubi cię bardzo zaczepiać. Dobrze, że urodziny Edwarda są raz w roku, bo nasza dieta od 2 dni wygląda tak, że jemy słodycze. Wczoraj sushi, a dzisiaj pizza. Co teraz? Przepraszam, czy my zrobiliśmy dobrą kaszkę? Wow, ty lubisz książeczki. Przeczytałam, jest piękna historia. Tak? Tak, się przeczytałam, chciałam żeby sprawdzić, czy ma sens. Jak chociażby przejść. No dobra, no. Super. Miodek od dziadka. Dziękujemy. Od dziadka Romana. Pięknie, Edziu! Ślicznie, ale piękne takie urzędy. To już inne dziecko. Się doczekać, tak szczerze mówiąc, aż powiem wam o tej współpracy, dlatego że tyle, ile pytań od was dostaję ostatnio odnośnie moich włosów, to chyba jeszcze nigdy tyle nie dostawałam. I ja już wam wspominałam jakiś czas temu, że ja sobie testuję pewne produkty. Naprawdę myślę, że te produkty, o których chcę wam zaraz powiedzieć, są po prostu absolutnie warte uwagi, dlatego jeżeli chcecie i lubicie dbać o włosy i chcecie mieć piękne włosy, to zamieńcie się teraz w słuch, bo chcę wam teraz powiedzieć o linii trychologicznej od Veoli Botanica. Nie wiem, czy pamiętacie, czy oglądaliście ten film, ale jakiś czas temu, jak byliśmy w Świnoujściu, to nagrywałam wam vloga i pokazywałam wam, jakie mam piękne włosy, gładkie i lśniące. A to wszystko, moi drodzy, zasługa wygładzająco-nabłyszczającej maski laminującej do włosów Make Me Shine. I żeby nie być gołosłowną. To jest taka przytyrana już buteleczka, tutaj nawet już nie widać chyba, co jest napisane. Jak widzicie, naprawdę ja tego produktu używałam regularnie. Dostałam go właśnie w takiej formie, przedpremierowo. Tak wygląda opakowanie tej maski. Teraz już, kiedy seria jest dostępna, to dostałam też taką, wiecie, normalną wersję, nie przedpremierową do testów. Także bardzo się cieszę, bo powiem wam, że ten produkt myślę, że na dobre zagości w mojej łazience. Jak patrzę na efekt, jakie te włosy są wygładzone, nabłyszczone, jak łatwo się rozczesują, to jest dla mnie aż niewiarygodne, że ona ma 97% składników pochodzenia naturalnego. Ona ma w składzie kwas hialuronowy, ceramidy. Skład tej maski jest naprawdę bardzo bogaty i ona ma naprawdę silne działanie, ale też nie obciąża włosów. Jak będziecie jej używać, to tylko pamiętajcie o tym, żeby też nie przesadzić z jej ilością. Ja raz przesadziłam i przestrzegam was po prostu przed tym. To jest produkt, który jest też niezwykle wydajny, bo naprawdę wystarczy niewielka ilość, a mamy super efekt. Słuchajcie, no włosy wyglądają tak, jakbyśmy autentycznie wyszły od fryzjera i po prostu miały pięknie na szczotkę wyciągnięte, wygładzone. Wiecie, jak to jest? Zawsze jak wychodzimy od fryzjera, ja dawno nie byłam, ale zawsze jak się wychodzi od fryzjera, to te włosy są takie inne niż jak po prostu my modelujemy je w domu. Z tą maską ja mam autentycznie wrażenie, że wyszłam od fryzjera. Włosy są tak lśniące, tak gładkie. One są, słuchajcie, też tak jedwabiste w dotyku, że ja cały czas mam ochotę ich dotykać, także z góry was przepraszam, bo wiem, że niektóre osoby to denerwuje. Ja w ogóle często mam tak, że lubię dotykać swoich włosów. Ale po tej masce to po prostu, no naprawdę, one są jak
tafla, także dziewczyny, jeżeli szukacie produktu, który spowoduje, że wasze włosy właśnie będą takie jak tafla, lśniące, piękne, jeżeli macie włosy rozjaśnione, ja żałuję, że jak byłam blondynką i miałam włosy suche, puszące się i tak dalej, to nie było wtedy na rynku tego produktu, bo myślę, że to byłby wtedy dla mnie strzał w dziesiątkę. Ta maska też widocznie ogranicza łamanie włosów i rozdwajanie końcówek. I oprócz tego, że osiągniecie taki efekt wizualny, naprawdę fajne, to ona jeszcze wasze włosy wzmocni, nawilży, zabezpieczy przed nadmierną utratą wody i naprawdę poczujecie to od razu. Taką maskę możecie stosować na dwa sposoby. Albo możecie po prostu użyć jej jako takiej ekspresowej odżywki. Natomiast jeżeli chcecie uzyskać naprawdę efekt laminacji, to na umyte i odsączone ręcznikiem włosy nakładamy tę maskę na każde pasmo. Ja sobie też rozczesuję takim szerokim grzebieniem. Zostawiamy sobie wtedy ją na troszeczkę dłużej, od 15-25 minut i spłukujemy. Wtedy mamy naprawdę efekt jak po laminacji. Ale moi drodzy, to nie koniec. Linia trychologiczna 2 Oli Botanica to aż 5 profesjonalnych dermokosmetyków stworzonych przy współpracy z ekspertami. Te produkty są w 100% wolne od parabenów SLS. Posiadają w składzie minimum 96% składników pochodzenia naturalnego i mogą być stosowane zarówno przez kobiety w ciąży, jak i przez kobiety karmiące. Ja Wam chciałam jeszcze powiedzieć o dwóch produktach, których również używam już od jakiegoś czasu. Ja próbowałam wcierek, nawet nie wiem ile razy, dużo. To jest chyba jedyna wcierka, której naprawdę regularnie używam. I to chyba dzięki temu, bo jest to po prostu niezwykle przyjemne, jest to taki masażyk dla mnie. To jest wcierka olejowa do skarpu, Hairly Ever After. Mam bardzo dużo baby hairów, ja Wam pokażę zresztą. Jakbym się postarała, to mogłabym sobie zrobić w ogóle z nich grzywkę. I jest ich dużo tutaj i takich nowych, i trochę starszych, i bardzo dużo też, wiecie, gdzie ich widzę. Jak mam, o, w ten sposób włosy, o tu, nie wiem, czy to zobaczycie tutaj, nie wiem, czy to widać w kamerze, ale naprawdę jak czasami mam rozpuszczone włosy, to po prostu stoją mi te baby hairy tak tutaj. Ale to naprawdę dobrze, ja się z tego bardzo cieszę, bo nie będę Was oszukiwać. Mi po porodzie wypadło bardzo dużo włosów. Więc bardzo się cieszę, że moje włosy rosną i że rosną nowe. I w ogóle zobaczcie, jak one mi szybko urosły. Ostatnio też ktoś mi powiedział, że bardzo, bardzo szybko urosły mi włosy. Faktycznie też to zauważyłam, że ostatnio one urosły dosyć mocno. To jest wcierka stymulująco, wzmacniająco, regenerująca. 30-35 kropli takiej wcierki nanosimy na skórę głowy i wymasowujemy przez 10 minut. Ja nie zawsze robię to 10 minut, tak szczerze. Czasami robię to troszeczkę krócej, jaką czas trochę dłużej. Ja zazwyczaj robię to w ten sposób, że nakładam sobie taką wcierkę po prostu na noc. Tutaj mamy olej chia, olej z awokado, olej makadamia, kompozycję lekkich emolientów. Ta wcierka ma za zadanie zmniejszyć wypadanie włosów i ja mogę Wam powiedzieć po sobie, że uważam, że naprawdę, odkąd używam tej wcierki, to moje włosy wypadają w znacznie mniejszym stopniu. I ostatni produkt, Feel the Peel, to jest złuszczająco nawilżający peeling do skalpu. I to jest taki peeling formy lekkiego żelu. On naprawdę bardzo dokładnie oczyszcza, odświeża i odblokowuje mieszki włosowe. Ja zauważyłam, że jak robię taki peeling, to moje włosy stają się bardziej uniesione od nasady. Widzicie? One po prostu sobie fajnie... No, takie fajnie odbite od nasady, dzięki czemu optycznie zwiększa się ich objętość. Jeżeli macie włosy, które się puszą, które są zniszczone, wypadają, koniecznie wejdźcie na stronę, poczytajcie sobie. Produktów macie aż 5. Ja pokazałam Wam 3, te, których ja używam, ale myślę, że warto sobie poczytać o wszystkich, ponieważ może któryś z nich będzie bardziej odpowiedni do potrzeb Waszej skóry głowy i włosów, natomiast uważam, że maska to jest po prostu must have. I oczywiście nie zostawiam Was bez kodu, ponieważ mam dla Was kod EVA20 i ten kod daje Wam minus 20% na wszystko, na całą linię trychologiczną. Szczegóły i link znajdziecie w opisie tego filmu. Moi drodzy, przyszedł czas na ubieranie choinki. Mam dzisiaj pomocników, to znaczy nie wiem, czy będziecie ubierać choinkę, czy będziecie jeść oscypki. Generalnie chłopaki grają w FIFA i w ogóle nie czują tego świątecznego klimatu i teraz udają i się bujają, a wcale to nie... A idźcie w cholerę. Ej, w ogóle zobacz, jak ja profesjonalnie zapakowałam bombki. Szalik. Mam takie piękne też bombki z tamtego roku. A to pamiętam te. I mam takie. Uważam, że te są bardzo ładne. I uważam, że one będą pasowały. Back
będzie bam. Będzie bam. Chyba łap się choinki. Dać ci drabinę, kochanie. Kasia, to zrobię. Na to? Nie, zobacz, ja stanę na tym. Dobra? Jak ja mam zejść? Zeskocz. To takie pytanie zadałem Staszkowi, jak z Giwontu, jak na Giwont wchodziłem. Czekałam, moi drodzy, na światło dzienne, żebyście mogli tak dokładnie zobaczyć, jak nasza choinka wygląda. W tym roku myślę, że postawiłam... Dobra, no chyba to nie jest minimalizm, ale jeżeli chodzi o kolory, to na pewno jest to minimalizm. I właściwie wykorzystałam bombki, które dostałam od Amy i głównie to one ozdabiają naszą choinkę. To też dostaliśmy od Amy w zeszłym roku. Dołożyłam tylko te bombki, one są chyba z Home & You. To też zrobiła dla nas Ama. No i szyszki z tamtego roku, one są z Flora Point. Muszę wam powiedzieć, że mi się bardzo, bardzo podoba choinka w tym roku. Jest taka delikatna, nie jest taka przaśna. W ogóle, słuchajcie, oglądałam ostatnio jakąś inspirację na Pinterestie, gdzie była choinka i były na niej tylko lampki i właśnie takie laski i kokardki. I wyglądało to przepięknie, bardzo minimalistycznie, ale naprawdę ślicznie. I myślę, że w moim studio właśnie tak udekoruję choinkę. Postawię po prostu na minimalizm. Za to w sypialni będzie pewnie choinka na maksa przaśna, czerwona i tak dalej, bo sypialnia jest w tym roku Jurija, jeżeli chodzi o dekoracje. Podzieliliśmy się. Witam serdecznie mojego króliczka. Cześć! Cześć, myszeczko! Kocham cię! Wiesz, że mama dzisiaj ma urodziny? Mama dzisiaj skończyła 32 lata. Już niedługo będziemy razem wyprawiać urodziny. Dobra? Będzie podwójna imprezka. Za 17 lat, jakbyś miała 18, to matka skończy 50. O Jezu, musisz od razu tak wyliczać? Nie ma takiej potrzeby, prawda? Synu, mama się czuje na... cały czas na 27. Od 50. Witam się już, moi drodzy, kolejnego dnia. Właśnie musiałam, proszę, zagadnęłam się, jeszcze tylko muszę wysuszyć włosy. Dzisiaj mam urodziny, natomiast to nie będzie urodzinowy vlog. Znaczy, to nie był urodzinowy vlog. Vlog z moich urodzin, czyli z mojego dzisiejszego dnia, pojawi się pewnie jutro albo pojutrze. Powiem wam tak, ostatnia noc i w ogóle to, co się działo wczoraj. No, mieliśmy troszeczkę przygód, niestety tych negatywnych, ale nie o tym, nie chcę o tym mówić, bo wszystko się dobrze skończyło, dobrze się wszyscy czujemy i to jest najważniejsze. No, ale moje urodziny zaczęły się tak jak rok temu, czyli w szpitalu. Ale na szczęście tylko na chwilę i tak jak powiedziałam, wszystko się dobrze skończyło. Ja ogólnie wczoraj się fatalnie czułam, naprawdę fatalnie. Powiem wam, że tak mnie po prostu ścięło i zmiotło. Siedziałam w biurze z Ewą i już czułam, że jest bardzo źle, ale myślałam, że po prostu jestem zmęczona, niewyspana i wiecie, już po prostu jest mi źle, bo jestem zmęczona. No a potem wróciłam do domu i zaczęła strasznie boleć mi głowa, już w samochodzie mnie zaczęła strasznie boleć głowa. Miałam gorączkę i tak dalej, no ale cały wczorajszy dzień przeleżałam w łóżku, na kanapie odpoczęłam, wyspałam się. To jest zawsze u mnie tak, że ja choruję wyłącznie wtedy, jak jestem przemęczona i mój organizm po prostu daje mi wtedy znać: Ewa, usiądź, odpocznij i zwolnij tempo. No i myślę, że tak też było w tym wypadku. No ale dobra, to nie jest ważne. Było, minęło, zaczynamy kolejny dzień. Dzisiaj są moje urodziny, dzisiaj skończyłam 32 lata. Ja się cały czas czuję na 27. Nie mam pojęcia, jest tak zatrzymana tych 27 i powiem wam, że kolejne lata mijają, a ja cały czas myślę, że mam 27. Jestem dzisiaj bardzo szczęśliwa, bo przypominają mi się moje urodziny rok temu, które spędziłam w szpitalu, pełna skrajnych emocji, stresu, bólu, płaczu, nerwów, ale też ogromnego szczęścia, miłości, także naprawdę ten czas na pewno był dla mnie bardzo trudny i bardzo taki obfity po prostu w przeróżne emocje. I jak pomyślę sobie, jak się czułam w tamtym roku, a co mam teraz i gdzie jestem teraz i że moi bliscy są ze mną i są zdrowi i ja też jestem zdrowa i wszystko jest cudownie i mam najwspanialszą rodzinę na świecie i cudownych przyjaciół, to powiem wam, że jako ta 32-latka czuję gigantyczne szczęście i życzę sobie i mojej rodzinie i moim bliskim zdrowia, bo autentycznie ja całą resztę już mam.
Bardzo to teraz doceniam. Powiem wam, że tak do mnie wracają wspomnienia. Wczoraj w ogóle przeczytałam coś takiego, co miałam zapisanego w notatkach, co sobie czytałam przez cały mój pobyt w szpitalu i przeczytałam to sobie. I po prostu miałam ciarki na całym ciele. Bardzo, bardzo to wszystko do mnie wróciło, to co się działo rok temu. Ale mam wrażenie, że przez to wszystko jeszcze bardziej doceniam to, co jest tu i teraz. I... No, witam serdecznie. Czy ja jestem najbardziej świątecznym dzieckiem świata? O, oczywiście. Czy ty mówisz o mnie, mamo? Czy ty mówisz o mnie? Boże, moje szczęście największe. Kocham cię. Najbardziej na świecie i ciebie też. Bam, bam. Tak, tak. Tak, myszka. Tak. My wam teraz bardzo dziękujemy za to, że oglądaliście tego vloga. Mam nadzieję, że podobał wam się ten film. Dajcie znać, jak wam się podoba nasza choinka w tym roku. I widzimy się już w vlogmasie urodzinowym. Buziaczki, kochani. Pa. Ała, ała. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving.